Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie aktualizacja pracy nad Sangyangiem. Pokażę Wam, jak tam prace przebiegają, co będę przy tym robił i jak będę generatował silnik. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczycie to teraz. Tu macie ten stary tłok, jak widać są ubytki, przez co niestety moja praca nad tym silnikiem się dość mocno wydłużyła, ze względu takiego, że jak tutaj widzicie, już wyłowiłem takie dwa większe kawałeczki, które wpadły w tryby. Będę musiał ocenić skrzynię biegów, czy w ogóle coś tam się uszkodziło, czy nie, bo jak się uszkodziło, będzie problem. Jak się nie uszkodziło, będzie zarąbiście. Cóż więcej. No niestety, ale trzeba będzie to wszystko umyć. Trzeba będzie dorobić uszczelki, bo nie mogę nigdzie dostać. Niestety, tu będziecie macie połówkę. Ojej. Trzeba będzie to dorobić uszczelkę nową, bo jest uszkodzona. Widać, że silnik od spodu zżygany. Łożyska wyglądają, wszystko ok. Jeszcze się przemyje, nasmaruje. Z drugiej strony uszczelka też niestety uszkodziła się przy wyciąganiu sprężyny. Myślałem, że nie będę musiał jej dorabiać, ale wychodzi na to, że jednak będę musiał. Czyli trzeba będzie zamówić znowu papier na uszczelki, bo w okolicy tutaj sklepy się u mnie pozamykały. Dużo sklepów się pozamykało, no i jest problem właśnie z tym. Pod statorem, stator jest pływający w oleju. No i tutaj też nie było uszczelki żadnej, nie wiem, ktoś tutaj na silikoniku to złożył, trzeba tak samo będzie dorobić jakąś uszczelkę, żeby to słodko było wszystko. Budowa silnika jak w MRF-ie, bardzo prosta, dochodzi nam tylko wałek wyrównoważający, który niweluje te tam całe te drgania, ale to nie powinien być żaden problem. Korba zero luzu. Chociaż martwi mnie te troszeczkę przebarwienia tutaj. No i jest minimalnie tak, jakby przycierał się stworzeń, tak Wam powiem szczerze. Jest tam tak, jakby minimalnie gdzieś tam stworzeń się przycierał. Tak wygląda. Ale nie jest źle. Cóż więcej, łańcuszek to dopiero sprawdzę, jak założę głowicę. Problemem będzie uszczelka pod głowicę. Możecie mi napisać w tym filmiku, możecie mi napisać, z czego mogę zrobić uszczelkę pod głowicę, bo oryginalna nie wchodzi w grę, jest cała zniszczona. Ktoś to skleił na silikonie i przy odklejaniu się rozwaliła. Oczywiście to nie ja, tylko już dostałem częściowo rozebrany silnik. Bo ja to bym starał się uratować tak, żeby dało się to potem złożyć w ostateczności z powrotem. Ale możecie mi napisać w komentarzu, z czego by można było dorobić uszczelkę pod głowicę, bo na pewno nie z papieru, od razu Wam mówię, jak ktoś pisze, że z papieru, to na pewno nie z papieru. Do WS-ki czy do takich starych motorów za młodych lat to się dorabiało z puszki. Chodziło, jeździło to na puszce, ale tutaj też wchodzi w grę grubość uszczelki i to wszystko, więc będziecie musieli mi tutaj kurde pomóc niestety znowu, jak przy tym silniku. Za poprzedni filmik oczywiście wszystkim dziękuję za Wasze komentarze, bo naprawdę dużo tam komentarzy było przydatnych, lecz no niestety części z żadnych z motorów, któreście wypisali, nie będą pasować. Chociaż niektóre były naprawdę, naprawdę podobne, ale no nie ukrywajmy, że jest to jakiś wynalazek, jakiś tuning Sangyanga, no i nie będzie pasować to z niczego. Cóż. Tłoka też do Sangyanga typowo nie dostanę. Ale pan MRF nie jest głupi, więc załatwił sobie tłoka od kłada 150 Chińczyka. No i pomyślicie sobie, no przecież tamten cylinder był cały zjechany. Wżery, jak nie wiem co, no nic z tego nie będzie. No, niestety cylindra nigdzie nie dostanę, no ale pan MRF nie jest głupi, jak mówiłem wcześniej. I co zrobił? Zrobił szlifa. Już nie jest 125 pojemności, tylko jest 150. Tłoczek od ATV 150. Nie pamiętam jaki silnik. Kupowałem tłoka na wymiary. No i jest to mniej więcej. Lecz jak zobaczycie teraz, różni się to wielkością zaworów. Więc będziemy rzeźbić. Głębokość zaworu jest dobra. Tylko trzeba będzie podebrać troszeczkę tak jak tutaj na boki. To się weźmie.
Dremla się weźmie, gdzieś tutaj leżą. O. Tu mamy dremla, weźmie się dremla i się poddremluje zawory. Potem się da troszeczkę plastyliny, odbije się na plastylinie, zobaczy się, żeby się zawory tutaj naprawdę wszystko zgrywało. Chociaż ten jest bardziej podcięty niż powinien być ten tułak. Ten sący. Pod innym kątem widzę, że te zawory są pod innym kątem niż te. Czyli trzeba będzie trochę tutaj jeszcze zebrać wyżej. Ale to się pomierzy, jeszcze sprawdzi. Na sucho, żeby było. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, widać, że ten silnik stał tutaj dość długo i dlatego chyba te brzery się zrobiły. Jak widać, pełno rdzy. Woda mogła w tym silniku stać. Albo na wierzchu oleju, co pływało, tam mogła być jakaś woda. No nie wiem, ale jest przyrdzewiały od tej strony. Taki nalot rdzy. Cylinder. Żery poginęły. Jak zobaczycie. No jodełka nie jest taka super rewelacyjna, ale najważniejsze, że nie ma wrzerów. Operacja kosztowała 150 zł. Ktoś zaraz powie, jo, u mnie szlifa robimy za 50. Lecz tu trzeba było podebrać trochę. Czyli trzeba było przefrezować i dopiero potem przehonować. Cylinder przeszlifować, no. Więc były tak jakby dwie operacje na tym robione, dlatego niestety troszeczkę drożej to wyszło. Tak to by kosztowało około 50 zł, może trochę więcej. Cóż więcej powiedzieć. No i wychodzi teraz tak, że jakby tak policzyć, no będzie teraz ten SsangYang miał pojemność nie 125, tylko 150 pojemności. Więc no cóż, będzie trochę więcej buta, ale mam nadzieję, że to wszystko resztę wytrzyma. Tyle. Więcej nie będę wam z tego nagrywał, takich na bieżąco prac, bo robię to z doskoku. Naprawdę robię to z doskoku i nie dam rady wam tego nagrywać, bo sam nawet nie wiem, kiedy będę grzebał. A kto nagrywa na YouTube, będzie wiedział, o co chodzi, czyli że niestety nagrywanie strasznie wydłuża pracę. Strasznie wydłuża pracę i zbyt długo potem schodzi nad tym wszystkim. No więc mam nadzieję, że się na mnie nie będziecie gniewać. No ale no, poskładam. Albo jak wyjdą jakieś nowe cyrki albo co, to wam będę na bieżąco nagrywał, potem zmontuję w jakimś filmiku. No, żebyście mieli. O, też uszczelka rozwalona, trzeba będzie dorobić. No. Ze skutera też za niedługo będzie tuning. Wkładamy, tu jest głowica się marynuje 80, tylko na małych zaworach, ale tak, żeby był jakiś większy newton, więcej momentu, żeby miał ten skuter, bo ślizga sprzęgło z tyłu. I z wujkiem nie będę mógł pojeździć. Muszę się kiedy do niego wybrać, ale kiedy? Nie mam pojęcia. Kurde, praca, 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 jeszcze raz praca. Dawniej jakoś człowiek miał więcej czasu, a teraz to tak. Mało, mało czasu jest. Dobra, tyle. To ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc na razie trzymajcie się. Hej, jak widzicie, nie leżę. Cały czas coś robię, więc przepraszam za taką małą aktywność, ale nie wszystko dam rady nagrywać. Brakuje czasami na samo nagrywanie czasu. Do usłyszenia. Hej.